Cześć, siemanko. Dzisiaj taki dość nietypowy filmik, bo wpadła mi w ręce myszka o nazwie Logitech M330 Silent Plus. Jest ona niesamowicie cicha. Naprawdę nigdy w życiu nie miałem tak bardzo cichej myszki. Chciałbym, żeby producenci myszek stricte gamingowych zastosowali podobne rozwiązanie, bo urodził mi się syn niedawno i cicha myszka jest jednak bardzo na propsie. Teraz dla mnie. Słuchajcie, troszkę o myszce, nie będę dużo tu gadał, chcę wam tylko pokazać, że na takiej myszce też można grać w koda. Zobaczycie krótką kompilację fragów pod koniec tego filmiku. Również będziecie mieli porównanie, jeśli chodzi o głośność, z moją myszką, której używam na co dzień, Razer Viper Ultimate. Trochę o myszce Logitech. Jak widzicie, jest ona tylko i wyłącznie dla osób praworęcznych. Jest to mysz optyczna i bezprzewodowa. Niestety nie mamy tu wbudowanego akumulatorka, a myszka działa na baterii. Nie sprawdzałem, jak długo działa, natomiast producent podaje, że jest to, że ma bardzo dużą żywotność, cokolwiek to znaczy. Z takich minusów szkoda, że nie mamy przycisków bocznych. No i myszka jest dość mała. No, nie jest to myszka gamingowa, umówmy się, że nie była ona robiona z myślą o grach. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, jak bardzo ona jest cicha. Zaraz będziecie mogli usłyszeć testy pomiędzy tą myszką Logitech a Razerem Viper Ultimate, a następnie pokażę wam, jak można na niej grać. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba i zachęcam do oglądania.